A kuku, moi drodzy parafianie, dziś jest niedziela, ostatnia niedziela stycznia i w brzuchu strasznie zaburczało, trzeba jechać po jakieś kurde żarcie, bo nie chce mi się kurde nic gotować ani nic robić. Zaczynam wyprawę po żarcie. Zacząłem od tego, że fajki trzeba było zdobyć. To jest pierwsza sprawa. No i co, kurde? Niedziela to wiadomo, wszystko pozamykane. Tu byłem w kiosku po te po fajki. No i teraz, kurde, jademy na ten. Popatrzyłem w internecie, gdzie tu jest najbliższe KFC. Jest w Düsseldorfie, także tam jadę teraz. Jak ktoś lubi autem jechać, to i niech jedzie ze mną, a jak ktoś nie lubi, to niech się przełączy na inny kanał. Pogoda dzisiaj mamy troszkę lepszą, ale no lepsza jak ostatnio. Kurde, może to bym jeszcze wyczyścił tutaj troszkę. A? Tak jeszcze tak fajnie, żeby... O tak. Luks. Dobra. Szybko po coś do jedzenia trzeba jechać. Patrzcie, patrzcie, kurde. Widzieliście go? Nie, no tu trzeba się, kurde, napić czegoś. Tu na trzeźwo to nie można jeździć. A mam światła załączone. Normalnie to jeżdża bez świateł. Przecież tu nie trzeba mieć świateł w dzień. Mimo świateł mnie nie widział. To pomyślcie, ile on już musiał wszystkiego przyjąć, że on tak jest, kurde, taki przymulony. Szkoda gadać, kurde, o tych ludziach. Tu lubi taki van stoć, taki, kurde, z radarem w środku, przy tych 30, co tu jest. Pomiędzy tymi autami. W zasadzie mi się nie chciało wychodzić z domu, ale godą se, a! Trzeba. Tytoń jeszcze miałem. Także z powodu fajek bym nie musiał wychodzić, ale godem jak już kurde wylozłem, to już ach. Opierdzieliłem jakieś tam ciasteczka jeszcze, żeby przeżyć do zakupów. Aż się coś do żarcia kupi. No i sprawdzałem na internecie, w Leverkusen ten KFC jest zamknięty do odwołania. Także tam akurat nie ma w ogóle o czym marzyć, a tam w niedziela w ogóle chyba też jest zamknięte. Było zawsze, czy jakoś tak. Także mnie dzisiaj ostro na kuraki wzięło. Najbliższy jest w Düsseldorfie,
na przeciągu Düsseldorfu, tak bym powiedział, to się musimy wpakować na autostrada 59. Auto dzisiaj ładnie zapaliło po ostatnim doładowaniu akumulatora, także wszystko jest dobrze. Jeszcze żeby ten przed nami jechał, to by było jeszcze lepiej. Tu jest 50, on się kulo 40. Przed chwilą widziałem, szedł chłopak z dziewczyną. Jakżem do auta wsiadał, on był ten przebudzony, a ona nie. Ona miała ten na dziubie, a on nie. To jak oni to, kurde, to ona też w tym śpi w domu, czy oni potem już normalnie oddychają? On z nią oddychał i on jej to przekaże, co złapie niby. Jak to jest niegramotne wszystko. Aż mi się z tego śmiać chce. Z tych ludzi mi się naprawdę chce już śmiać. Chyba, że się kochają przez internet. No ale szli blisko siebie. Ja pierdzielę. Ale jedź, kurde, tu nie ma stop. Tu jest ustąp pierwszeństwa. Jedź, kurde. Ja pierdzielę, kto mu do prawa jazdy? Kto mu do prawa jazdy? Trzeciego rzędu widzę, że tam nikogo nie ma na tym rondzie, a on tak blisko i nie widzi tego. Nie. Ludzie święci. A tu ten kiosk, kurde, u nas też ma zamknięty. Tam gdzie zawsze kupuję, dlatego pojechałem do tej babci. A tutaj, kurde, jest taki, obok jest taki... taki Turek, to jemu pieniędzy nie zostawia przecież. To nie ma takiej opcji, kurde. To wola nie kurzyć. No. I tak to jest. Kurde, teraz zaś sobie będziemy stoli. Ja już to czuję w kościach. Jechać, kurde już. Kurde, w brzuchu burczy jak diobry. Jechać. Warto mieć kamerę odpaloną, może po drodze się coś ciekawego wydarzy. Nigdy nie wiadomo.
ale przy mokrym. Ale tu na tych rozjazdach takich to oni tam wolą ograniczyć, bo to ludzie nie rozgłupieją i marasu narobią. Dokładnie 120, tak jak chcą.
zwolnimy do stówki, bo tu zaraz będziemy zjeżdżać na autostrada 46 i tam potem drugi zjazd w tym KFC, tam jeszcze nie byłem i to muszę to pilnować, aby tego potem nie przepasować tam. Całą noc, tak jak McDonald's kiedyś miał, nie? McDonald's chyba też zamykł o drugiej w nocy, czy coś takiego. Teraz. Kiedyś to było, kurde, ja nie wiem, czy wszystkie, ale tu pisało, że oni mają do 12 w nocy otwarte, nie? Chcę do tego wjechać, ono tanksztyla jedzie tą ciężarową chyba. Co on robi? Jak tu paliwo 1,61. No kurde, pora autków tu stoi. Kolejeczka jest, kurde. No. Cyk, fuchy już są, kurde. Nie ma, kurde, to tak. Pieniądzory trzeba wyciągnąć zaś, nie? Jaki to był numer, pamiętacie? 15 chyba, nie? Jennifer Lopez przyjechała za nami, stoi. Spyska taka trochę podobna, jak Jennifer Lopez była modą. Bo teraz to też już jest stara rura, nie? J-Lo. No ale fryzura jej jeszcze brakuje.
Co to tyle Arabów, kurde, jest? Poprawił się fryzura. Chyba słyszała, że mu brzydko. Musisz te kudły rozciepać, to będziesz miała lepiej. Co wy tak krzywo stoicie? Ach, kurde, jechać kupować tam. Dobra, potem wam to zaś włączę trochę. A kuku. Kurde, jeszcze stoję w tej cholernej kolejce, ale już zamówiłem. No, tylko dzisiaj troszkę coś innego. No. Ja wam godom, nie ma lekko, kurde. Ta droga aż tutaj, kurde, krócej trwała, aniżeli to stanie w tej kolejce pieryńskiej. Kurde, tam jeszcze są chyba 4 auta przed nami. Koszmar. Dobra, potem wam zaś załączę. Kurczę, tam nawet 5 aut jest przed nami. To jest masakra. 5 aut jeszcze. Grywa się to w ogóle pierwsze. Muszę się miejsce zrobić na tapetce. A tu zaś klamurstwo wpierone. Ja to nie wyciepnąć do kosza to. Musiałem się ta Jennifer Lopez obejrzeć, trochę taki bardziej podpudrowany jest. Bardziej podpudrowano, jak to się wydaje. Kurde, ale ten ma obsmarloną rejestrację. Ciekawe, komu to było. Taka brudna rejestracja, kurde. I co chciałem gadać, byłem na kanale od tego
na kanale Emil Koszty Budowy. Ten, co z Anglii przyjechał i tam, kurde, dom buduje w Polsce. No i był w tym Leroyu i w tym Leroyu coś tam, kurcze, kupował jakieś pachle czy coś takiego. No i podał ta polska cena, no chyba 120 zł czy coś, za jedna szpachla, kurde, co miała zaokrąglone te szpice. No i oglądam, kurczę, fix, muszę to przeliczyć, nie? Zobaczyłem po kursie euro i to wychodziło ponad 28 euro za szpachla. Ja pierdzielę, te ceny to w Polsce wywiewają. Tu jakby była szpachla za 28 euro, to musiałaby być chyba ze złota, kurde. Jademy kącek dalej. Szpachla ze złota, kurde. Ma lekko ją godem. Tam w środku w tych maskach łażą te ludzie. A ta jedna jej i kurde w masce, ona to w masce będzie jadła chyba. No rozdzielo te łone, kurde, na stole, jest z dzieckiem i maską ma na gębie. To jak ona to chce iść w tym masce? To jest, kurde, aż ciekawe. Ja, kurde, chciałbym to pokazać, ale ten już pojechał do przodu, kurde. To już podjeżdżał. Ona będzie w masce jadła, to aż, kurde, jest śmieszne. Muszę was tak trochę dać, żeby to nie było takie auffeli, że, kurde, filmuję, wiecie, o co chodzi. A tu was tak, kurde, umieszczymy, o tak. Слышно? Слышно. Так что ремонт на вашем автомобиле не дешевый. Pani powie, jak się Pani odnajduje w warunkach naszej nowej, polskiej, kapitalistycznej gospodarki? Jak Pani zarabia na życie? Daję. Co Pani daje? Daję dupy. Dobrze, cyrkus. Bo oni tu chcą, żeby ja kartą płacił, ja tu karty nie mam. Pierwsze w nocy, prawie tak zamstak do drugiej w nocy. Wenn Sie nicht haben, können Sie einen Kaffee dazu schmeißen oder so was. Teraz się przypomniało. Ja einmal? Ja. 8,61 €. Okej. Dankeschön.
kawa dorzucić jeszcze. Zapomniałem jej, kurde, powiedzieć. Ja nie wiem, czy oni tu w KFC w ogóle mają kawa. Ona chciała, kurde. Ale mi klepsioków nadawała. To znaczy, jo karta mam, ale nie będę tym tu płacił. Niech spadają. Co to tu kurde w ogóle jest? Jest to stacja benzynowa. Co to ma być? Jakby kartą płacił, to już by wiedzieli, że tu był. A tak to jest tajemnica. To i no pół internetu i... Kurde, co się tu dzieje? A tu idzie normalnie wyjechać, to dobrze. Chudo rurka dali. Ale może być. Może na tym parkingu z tej Ikei się, kurde, za ten... Ja was tutaj zapakuję, tak? Może się na tym parkingu z tej Ikei staniemy. Szwedom, kurde, zostawimy ten maraz. Z tego żarcia. Powiem, kurde, zaraz im ten wyklaruję, o co tu chodzi. Bo tam pisało, no czy ona maska na ulicy zakłada, to śmieszne. Tam pisało kontaktlose bezahlen, nie? Czyli płacenie bezkontaktowe. A jak ona tym dupskim tam podaje, już dzisiaj niedziela, to chyba, kurde, nie jest tym. Będzie zamknięty. Chyba nawet nie wiada. O Boże, oni tu kurde testują. Ja muszę tu uciekać. Tu testują! W tym! To nie, to nie! To nie moja bajka, kurde! Na parkingu z Ikei testują, kurde. Ja pierdziel, ale... Panie szok, kurde. Ja wam powiem. Coraz gorzej. Już nie będę odjść, nie będę patrzył, jak komuś w nosie dłubią. Wiercą komuś w nosie, to obrzydlistwo takie coś. Ej, ale my tu kawałeczek jeszcze, zobaczymy, co tu jest ciekawego. Bo ja do tej Ikei tu przyjeżdżał, ale dalej rzek już po tym nie jechał. Szyba zamykam, zamykać uszy. Obrzydlistwo. I ludziom w nosach wiercą. To jest niemożliwe. Aha, i co chciałem skończyć, nie? Że to niby płatność bezkontaktowa, kurde. Trzymajcie swoja karta, kurde, przygotowaną, żeby mieć i tak dalej. A niech się bujają, kurde. Po pierwsze jest to, że ona ten... To ja bym musiał, bo idzie na tej karcie przeloć, zrobić tak, żeby z konta na ta... Tu jest jakiś kurde Meksiu jeszcze też. Może tylko się staniemy. Zobaczymy, co się tu dzieje, kurde, w ogóle. Bauhaus też tu jest. I... O co tu chodzi? To trzeba by było przeloć normalnie z konta na ta karta, żeby na karcie mieć te pieniądze, tam powiedzmy 50 euro czy coś. I wtedy to jest bezkontaktowe płacenie. A tak jak ja widzę, to ona im podawała ten popierdółek taki i każdy, kurde, z nich przed jedzeniem
To tylko tam te klawiatury, kurde, z tego popierdółka, żeby z konta to poszło ten. Pierdoły jakieś są. 1000 ludzi to obgracało, oni to dotykają i teraz będą z tym, teraz będą żarli po obgracaniu tej klawiatury. To jest obrzydlistwo takie coś. I to dopiero jest pierdolstwo, się można za tym coś załapać. Cię wiesz, że jakiś... O kurde. Nie. Chyba nie. Jakieś szyny są. Ale tak, aby się na jakiś zakład wjeżdżało, nie? Ale te ludzie są dziwokie. Coraz bardziej dziwne. Patrzę, czekać w nosie komuś nie wiercą. Te pieruny wszędzie w nosie by wiertali. Te mają ptoka, ja wam godą. Miała tu mocie prądu 30% jeszcze. No ja was na tak postawia bez tego uchwytu. Każdy tam kurde kliko na tej klawiaturze. A potem żerą ten maraz. Dzisiaj wziąłem takie co innego. Tam jest dwa razy frytki. I te. Zawsze mi to niegramotnie dali. I to pierwszy, taka mała krzynka. Do tego co ostatnio wziąłem, to było kurde za grubo już. Potem nie umiał tego zjeść za bardzo. To są takie wiecie, kurde, jak bym to pokazał, no takie. Ale sos zizauer, kurde, miała mi dać. No mi się nie. Pokaż, kurde, ja pierdolę, kto to ma przeczytać? Nie wiem, takie malućkie jest. Poczymia to do kamery i spróbuję się to w domu na mega powiększeniu, kurde, przeczytać. Co tam jest? No przecież tego nikt nie przeczytał, kurde. Za Chiny. Tam no coś pisze barbecue, to przeczytam, jakiś kubek jest, kurde, namalowany i ten hopek z KFC. Ale oni mają jazdy. Ja bym godem. Dobra. Coraz gorzej jest. O kurde, ten sos to za dobry nie jest. O kurde, ale paskudztwo. Popatrzcie, co oni tu dali. Ketchup dali do tych frytków. Ja się to wala z ketchupem gdzieś. Ten sos to takie paskudztwo, że ja pierdzielę.
obrzydliwe. A godołem i zizałe, słodko-kwaśne. Keczup jest okej. Okay. Tu go wykipruję i z keczupem to zim. Ja wam gadam, że jest coraz gorzej. Te ludzie są coraz bardziej ogłupiałe. I tak dalej, i tak dalej. Jaki paskudny sos. Kto takie coś żere, kurde? Chyba ktoś jak załapie tego i smak straci, to mogą sprzedać. Ja jeszcze smak mam. Specjalnie jego dołem zizałe. To może też się zaliczać pod słodko-kwaśny, ale obrzydliwy jest. Ten, co ostatnio miałem, ten był dobry. Ten był taki, jak lubię, jak zawsze brałem. Z keczupem to zjem i też będzie dobrze. Nie ma co narzekać, nie? I teraz... Nie wiem, czy ta kamera go wyłapie. Jechał w rowerze, na rowerze, masce i jeszcze na nosie miał jakoś taka ekstra klapa. Ja pierdzielę. To jest mistrzostwo świata. Oni już... Takie szopki odwalają, że się w głowie nie mieści. Henkel to ten, to jest chemiczny zakład, oni proszki też chyba robią, nie? Człowiek jak jedzie na takie coś, to by musiał wszystko samemu brać. Swój kubek, swoja rurka, swój cukier, jak chce kawa. Ja się już liczył, że będzie wielka dyskusja. Ja bym opierdolił i pojechał. Bo to wtedy ma sens. Jak się bierze z konta na karta, na sama karta się pakuje. Wtedy się przykłada i to jest bezdotykowe. To tak, ale jak ja widział tym przede mną, tam klapruje na tej klawiaturze, która już od dzisiaj, od rana około 2000 ludzi dotykało, to ja nie chcę takie coś. Ale przypuszczam, że oni będą świrować, coraz bardziej muszę przeładować trochę kasy na z tego, z konta na karta. Nie wiem, czy w Polsce też tak jest, ale na pewno. W bankomacie pakuje się ta karta i przepakuje się kasa z konta na karta. I wtedy to jest bezdotykowe, bo to tylko przybliża się. Ale bezpieczne to też nie jest wszystko.
Aha, i zacząłem gadać i przestałem w ogóle o tym. No ten... oglądałem ten kanał Emil Koszty Budowy. I jemu tam zhakowali ten kanał. A dowiedziałem się o tym, o Udzitka na tym, na kanale. Jak on już to nazwa? Chyba Działka i ja, czy coś takiego. Czy moja, nie, Działka i ja chyba tak. U tego Dzitka, co tu w Niemcach robi, no a w Polsce dom wybudował. No i ten Emil Koszty Budowy tak samo, tylko że on w Anglii, kurde, był w Anglii, tam zarobił kasa, no i teraz w Polsce się buduje. No i pokazuje to wszystko, nie? I tak dalej. A tam dużo ludzi to zazdrości, wiecie. Bo na samym początku to tam było, kurde, nie wiem, też pokazał, bo on przywiózł tych kasy. I to taki, kurde, wiecie, grube kanapki pokazał tego. To już go tam ludzie nie lubią. Bo w Polsce są zazdrości, jak ktoś ma pieniądze. Jeden drugiemu nie życzy, kurde. Dzisiaj mu napisałem tam, bo on się o to wypowiadał troszkę tam i tak dalej, że Polacy jeden do drugiego jest wrogiem. Obojętnie, czy kurde za granicą, czy w Polsce, bo tak faktycznie jest. Prędzej się z innymi nacjami dogodasz, jak z Polakiem. Tak jest faktycznie. A jak już jeden drugiemu widzi, że ten ma trochę lepsze auto albo lepsze felgi, to już go nie lubi. Bo to już jest B. To jest aż głupkowate. O. No i on tam buduje, kurde, ten dom. I tam pomału. Znaczy się buduje. Długo wybudować też, no ale... Ale samemu też tam robi na przykład tam dziury na puszki pod ten... pod gniazdka i takie rzeczy. Także coś, nie coś, to tam, kurde, samemu też chce zrobić, nie? Jak elektryk mu to, kurde, powiedział, jak to ma być, bo to musi być też na odpowiedniej wysokości, nie? To ten. Bo to nie jest problem, laser postawić, cyk, cyk. I gro. Dobra. Ale ten sos to paskudztwo, kurde. Ona mi tam coś gadała przez ten, kurde, tylko ja to nie rozumiał. Jak oni to tam gadają. Kurde, maczka na pysku jeszcze godo do człowieka. Przez ten głośnik to nie słychać za bardzo. Ona mi coś tam ględziła, że ona to chyba nie ma tego sosu czy coś. A ja jej powiedział Zizauer, kurde, do widzenia. Jak to ma być Zizauer, to ja nie wiem. Takie obrzydlistwo wyprodukować, ludzie. To ja bym z gówna z kaczki bym, kurde, lepszy sos, kurde, wyrzeźbił jak to.